Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i dzisiaj dla was mam coś zupełnie nowego. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam top 10 plecaków w grze Fortnite. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, a go jeszcze nie subskrybujesz, zrób to właśnie teraz, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Numer 10. Północny Azymut, plecak epicki, jest częścią zestawu Wysunięte Siły i pochodzi od skinu Przecieraczka Szlaków. Jest to plecak o tematyce militarnej w typowo wojskowym kolorze. Prawdopodobnie jest zrobiony ze skóry. Manierka, która do niego jest przyczepiona oraz kieszeń na krótkofalówkę dodaje mu charakteru prawdziwego komandosa. Aby zdobyć ten plecak, musimy mieć aktywną subskrypcję Twitch Prime. Świetnie komponuje się ze wszystkimi skinami w tematyce militarnej. Numer 9. Alpejskie akcesoria. Plecak epicki jest częścią zestawu Shaunard i pochodzi od skinu Alpejski As, który został specjalnie wydany w celu upamiętnienia zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku i tylko w tym okresie mogliśmy go zdobyć. Plecak ten zawiera różne akcesoria narciarskie i jest dostępny w barwach 7 różnych krajów. Sam osobiście ubolewam nad tym, że nie została dodana polska wersja plecaka. W końcu mamy wielu wybitnych graczy, którzy z pewnością dumnie reprezentowaliby nasz kraj. Numer 8. Brightback. Plecak epicki. Jest częścią zestawu Słońce i Tęcza i pochodzi od skinu Barwny Strzelec. Brightback jest to typowy dziecięcy plecak ze słodkimi rysunkami tęczy, gwiazd i jednorożca, czy też lamorożca. Plecak ten jest dostępny tylko i wyłącznie przy zakupie skina Barwny Strzelec, co bardzo zasmuciło wiele kobiet grających damskim skinem z zestawu Bombowe Barwy. Numer 7. Puszek z kokardką. Plecak legendarny jest częścią zestawu Królewskie Serca. Możemy go zdobyć wraz ze skinem Dowódczyni Drużyn Przytulanek. Plecak ten jest w kształcie czarnej kokardy, która zawiązana jest na plecach gracza. Moim zdaniem kokarda pasuje bardziej do damskiej części skinów, ale trzeba przyznać, że wygląda naprawdę efektownie nawet na plecach żniwiarza. Numer 6. Torba Asa Przestworzy. Plecak legendarny. Nie jest częścią żadnego zestawu, ale możemy go nabyć przy zakupie legendarnego skinu o nazwie As Przestworzy. Jest to zielony plecak survivalowy, który jest wyposażony w narzędzia do przetrwania. Z jego prawej strony zwisa zielona manierka na wodę, a z lewej przyczepiona jest do niego mała saperka. Skin ten ostatni raz widziany był w sklepie 4 kwietnia 2018 roku. Numer 5. Młode. Plecak legendarny jest częścią zestawu Dino Guardia. Można go nabyć przy zakupie skina o nazwie Commando Triceratops. Plecak ten wygląda jak typowe jajo dinozaura, z którego właśnie wykluł się dinozaur Triceratops w kolorze czerwonym z dwoma brązowymi rogami oraz brązowym nosem. Skin ten ostatni raz widziany był w sklepie 22 maja 2018 roku. Numer 4. Łuskowaty. Plecak legendarny jest częścią zestawu Dino Guardia. Można go nabyć przy zakupie skina o nazwie Rex. Plecak wygląda jak bezgłowy dinozaur przywiązany do pleców gracza, używany często przez doświadczonych graczy. Moim zdaniem plecak ten jest jeden z lepszych itemów w grze. Numer 3. Plan zapasowy. Plecak legendarny pochodzi od skina Devastator i jest częścią pierwszego pakietu Twitch Prime, który był przyznawany za darmo graczom, którzy mieli aktywną subskrypcję. Jest to wojskowy plecak w kolorach czarnego moro, z przyczepioną do niego ogromną czerwoną bombą z namalowaną głową rekina. Sam osobiście klasuję go na 3. miejscu z racji tego, że nie jest już on możliwy do zdobycia. Numer 2. Klata Kruka. Plecak legendarny jest częścią zestawu Nigdy Już. Można go zdobyć przy zakupie skina o nazwie Kruk. Jest to upiorny plecak z żelaza przypominający klatkę. Jego efektowny blask skojarzony jest bardziej ze zbroją niż plecakiem. Plecak ten zajmuje u mnie 2. miejsce na podium ze względu na swoją oryginalność i nietypowy wygląd. Skin Kruk ostatni raz widziany był w sklepie 31 maja 2018 roku. Moi drodzy, przyszedł czas na pierwsze miejsce. A numerem 1 jest... Skrzydła Amora. Plecak legendarny jest częścią zestawu Królewskie Serca. Można go kupić wraz ze skinem Strażnik Miłości. Kamienne skrzydła nie przypominają w żadnym stopniu plecaka, za to doskonale pasują do każdego skinu. Dla mnie osobiście ten plecak zasługuje na miejsce pierwsze ze względu na swoją uniwersalność i specyficzny wygląd, który dodaje charakteru każdemu skinowi. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja indywidualna opinia. Napiszcie w komentarzu, jaki plecak wy umieścilibyście na pierwszym miejscu.
Jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, zostawcie łapeczkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować kanału z dzwoneczkiem. A po przekroczeniu progu 1000 lajków przygotuję dla Was top 10 kill-offów. A ja dziękuję wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się, cześć!